Zapraszam serdecznie, pierwsze auto. To jest auto wyjątkowe. Na rajdach zabytkowych fajne jest jeszcze to, że nie tylko można opowiadać historię konkretnych modeli, ale także historię konkretnych egzemplarzy, które są bardzo interesujące i niesamowite. To jest BMW 525i z roku 1991, a więc no, można powiedzieć, że jeszcze żaden zabytek, nawet nie kwalifikuje się jeszcze na żółte tablice. Ale jest to samochód, proszę Państwa, który od nowości aż do śmierci należał do trenera naszych brązowych siatkarek, do Andrzeja Niemczyka. Także wielkie brawa. Medal z tych mistrzostw Europy prezentuje Gabriela Polańska, nasza nowa zawodniczka zresztą deweloperesu. Przy okazji dzień dobry, witamy serdecznie. A samochodem wjechał tutaj przez stanowisko sędziowskie Oskar Grzyb. Bo samochód to też nazwisko nieprzypadkowe, samochód należy do Andrzeja Grzyba, więc menadżera siatkarzy, siatkarek, który teraz jest jego właścicielem. I to, co jest najważniejsze, chce ten samochód przekazać do Muzeum Sportu w Warszawie. Ten samochód widzicie Państwo tutaj po raz pierwszy i być może po raz ostatni, ponieważ będzie teraz wystawiony w Muzeum Sportu. Wszystko się zgadza? Tak jest, dokładnie, wszystko się zgadza. Gabriela zdradziła mi troszeczkę historii związanych z tym samochodem, bo miała okazję jeździć z Andrzejem Niemczykiem, dokładnie tym modelem. Mówiła, że trener nie zdejmował za bardzo nogi z gazu. Teraz już możemy to powiedzieć, bo żaden mandat już nie grozi. Jeździł bardzo szybko, ale bezpiecznie. No i jeszcze tutaj koło skrzyni biegów podobno było naklejone zdjęcie owczarków niemieckich trenera. Z Gabrysią się umówiliśmy, że nie będzie nic mówić, ale zrobię ci to, przepraszam. Powiedz dwa słowa o trenerze i o tym, jak się z nim jeździło tym autem. No tak jak właśnie powiedziałeś, trener lubił szybko jeździć. W zasadzie to można powiedzieć, że nisko się leciało nad ziemią, ale mimo wszystko zawsze to wszystko było bardzo bezpieczne. Było bardzo bezpiecznie, no i tak jest to racją, że trener tutaj przy skrzyni biegów miał naklejone zdjęcia swoich owczarków niemieckich, ukochanych piesków. Więc wszystko się zgadza. Dziękujemy Wam bardzo za pokazanie tego no, wyjątkowego samochodu. Może nie zabytek, ale samochód z piękną historią. Samochód trenera Andrzeja Niemczyka, naszych brązowych siatkarek. Wielkie brawa, a samochód jego nowy właściciel, czyli pan Andrzej Grzyb, przekaże do Muzeum Sportu w Warszawie i tam będzie można je od tej pory oglądać. Kolejny samochód już czeka na swoją kolej. To jest także samochód, który nie bierze udziału w rajdzie. To jest Obserwator z ramienia Polskiego Związku Motorowego. Samochód niesamowity, Chevrolet Master Sedan z 1937 roku. Taka ciekawostka, Chevrolet wyprodukowany w Warszawie w 1937 roku. W 1939 roku brał udział w ewakuacji Warszawy. Trochę tych historii myślę, że więcej usłyszymy tutaj. Niesamowita historia akurat tego egzemplarza, prawda? Tak, dokładnie. W 1939 roku brał udział w ewakuacji, wyjeżdżał w stronę Rumunii przez Stanisławów, tam został postrzelony, wrócił na terenie Polski w 1945 roku z jakimś oficerem radzieckim. Odkupił go w latach 70. student, który do dzisiaj mieszka w Stanach, wyjechał, później trafił on do mnie, przez 12 lat go restaurowałem i tak teraz wygląda. Troszeczkę zawsze się zastanawiałem, czy to jest tak, że w shopach, w magazynach można znaleźć jakieś perełki motoryzacji do dzisiaj. Ten samochód jest tego najlepszym przykładem, bo on właśnie tak został znaleziony, prawda? Tak, dokładnie, stał na magazynie z nawozami, pojechał tam właśnie ten student na praktyki i zauważył go pod kupą worków. No i tak się uratował. 12 lat restauracji. Trzeba mieć naprawdę kupę cierpliwości i samozaparcia, żeby tego dokonać. No trzeba, ale jest to kawał polskiej historii, samochód posiada polską dokumentację przedwojenną, powojenną, dlatego warto było go odrestaurować, żeby pokazać, jak wyglądała przedwojenna polska motoryzacja. Świetnie, Chevrolet Master Sedan z 1937 roku, piękny biały egzemplarz z piękną historią, 85 koni mechanicznych, silnik o pojemności 3,5 litra. Wielkie brawa dla tej załogi, wielkie brawa za tą cierpliwość w odrestaurowaniu zabytkowych samochodów, dzięki czemu możemy je podziwiać do dzisiaj. Kolejna załoga podjeżdża do naszego jury. To jest pierwsza załoga konkursowa i widzimy właśnie to, o czym wspominałem. Stroje z epoki. Ten samochód to jest Renault KJ1 z 1924 roku i to jest najstarszy samochód, jaki uczestniczy w tym rajdzie.
samochód i ten model został przedstawiony na targach Automobile Mondiale w Paryżu. Targi odbywają się do dzisiaj, ale ten konkretny model został zaprezentowany w 1923 roku. A skąd taki egzemplarz wziął się u was? No, trafił akurat do nas, był okazyjnie do sprzedania we Francji 5 lat temu. Zakupiliśmy go, sprowadziliśmy, wyremontowaliśmy i cieszymy się jazdą jego. To zawsze tak to skromnie zrozumiało, wyremontowaliśmy, ale w jakim on był stanie? Ile to pracy wymagało? Zasadniczo samochód był cały, kompletny. No tyle tylko, że trzeba go było rozebrać całego, wymienić część nadwozia drewnianą spodnią, bo niestety przez 90 lat spróchniała. Wyczyścić blachy, położyć nowy lakier, zrobić nową tapicerkę, która też niestety z racji wieku się rozsypała. No właśnie, bo teraz konstrukcje samochodów to jest stal, aluminium, tytan, czasami nawet karbon, tych najbardziej sportowych, ale to jest auto z czasów, gdy jeszcze się budowało to na ramie drewnianej. Tak, cały samochód, nadwozie samochodu to jest konstrukcja szkieletowa drewniana obita blachą. Czyli podobna troszeczkę konstrukcja jak na przykład myśliwce podczas II wojny światowej robiona na drewnianej ramie, prawda? Tak, dokładnie tak. Powiedzcie mi, skąd przyjechaliście i czy w ogóle jeździcie tym autem na co dzień? Ile ono kilometrów pokonuje rocznie? Przyjechaliśmy z Warszawy, oczywiście na lawecie, no bo to troszeczkę inna technologia. No nie, no, ciężko jest jechać tym samochodem w ruchu normalnym z racji tego, że taka komfortowa prędkość to jest 30-40 na godzinę. Można jechać nim 70 na godzinę, ale to już jest taki hardcore lekki, powiem szczerze. A jeszcze powiedzcie troszeczkę o strojach, bo widzę, że się przygotowaliście i są stroje z lat 20. No są takie. Jak widać, cwaniak warszawski przyjechał. W takim razie witamy cwaniaka warszawskiego na rzeszowskim rynku. Dziękujemy wam bardzo za zaprezentowanie się przed rzeszowską publicznością. Jeszcze troszeczkę, zanim podjedzie nam kolejna załoga, to wspomnę o sponsorach rajdu, ponieważ bez tego żaden rajd by się nie odbył. Dlatego takie podnośniki, jak widzicie tutaj na rynku, to jest firma Wattken, która zapewnia nam paliwo do samochodów. Hotel Blue Diamond, który jest bazą rajdu. Także firma Molter, Limet, a patronat medialny nad rajdem sprawuje gazeta, magazyn Autoblista, Classic Auto i Telewizja Polska, oddział Rzeszów, TVP 3 Rzeszów. A przed jury podjechał już kolejny samochód, Peerless. Jedyny w Polsce i uwaga, jeden z 6 egzemplarzy na świecie tego typu samochodu. Samochód z 1925 roku, a więc tylko rok młodszy od Renault, który widzieliśmy przed chwilą. Ja z tej strony, pan z tej strony, nic, będziemy się ścigać. Dzień dobry. Proszę bardzo, jaka elegancja. Lata 20. XX wieku, tak to wyglądało. Fajna podróż w czasie, pewnie tak to wyglądało też na rzeszowskim rynku wtedy. Dzień dobry, skąd do nas przyjechaliście i proszę powiedzieć parę słów o tym samochodzie. Z Bielska, tak, on już mówi, jest to jedyny egzemplarz w Polsce. Jest to właściwie jedna z pierwszych limuzyn amerykańskich pożeraczy szos. Taka ciekawostka, wyczytałem, że to jest jeden z pierwszych silników, jeśli nie pierwszy silnik V8 montowany w samochodach. Tak, to jest samochód z 25 roku, gdzie Ford swoją ósemkę wprowadził dopiero w 32. Właśnie V8, które jest kojarzone ze Stanami Zjednoczonymi, właśnie po raz pierwszy zostało w tym samochodzie zastosowane. Kolejna ciekawostka to tarcze hamulcowe. Nie tarcze hamulcowe, tylko hamulce są tutaj taśmowe, ale napędzane już u ulicy. A wasze stroje? Coś, parę słów o tym stroju? Ja jestem szoferem, ja się pamiętam, bo takie czasy wtedy były. Jak to jest podróżować na tylnej kanapie takiego auta w stylu lat 20? Tylko taki kawałek. Normalnie na prawym, tak? No, normalnie na prawym sprzęt. Super, witamy was w słonecznym Rzeszowie. Dziękujemy bardzo za prezentację przed jury. Przypominam, Peerless z 1925 roku. Silnik 2.8, 6,7 litra. Pojemność silnika 5,6 litra, prędkość maksymalna 90 km na godzinę. Kolejny samochód, jaki podjedzie przed jury tutaj pod ratuszem, to Ford typ A. Ciekawostka, samochód sprowadzony aż z Australii. Restaurowany był 2 lata. Jeździ na rajdach pojazdów zabytkowych od 10 lat już. Samochód z 1929 roku. Zapraszamy na krótką prezentację. Proszę dalej nigdzie nie jechać. Dzień dobry. Strój trochę australijski, widzę. Tak,
troszkę. Jak to się stało, że to wy sprowadziliście ten samochód z Australii, czy poprzedni właściciele? Tak, ja sprowadziłem ten samochód, no dzięki pomocy siostry, która tam mieszka w Adelaide. Pomogła mi sprowadzić. Jest to jedyny znany mi samochód w Polsce z kierownicą po prawej stronie. Ford A, jako Ford A. Właśnie, bo ruch prawostronny, lewostronny w Australii, tak? W Australii jest lewostronny, dokładnie. Będziemy jeszcze widzieć za chwilę Forda, ale pewnie z kierownicą po drugiej stronie. I widzę też po samochodzie, że to już czasy, gdy Ford produkował auta nie tylko w kolorze czarnym. W kolorze czarnym jest to legenda. Oczywiście były produkowane Fordy T. A Fordy A były malowane już w różnych kolorach. Rok 1929, parę jakichś ciekawostek technicznych, poza tym, że to, co mam tutaj wpisane, to 3,3 litra pojemność silnika. Co jeszcze? No, jako takie ciekawostki Forda były właśnie, że te silniki były produkowane też do samochodów wojskowych. Te same silniki dokładnie. No i nadwozia były różne. To jest akurat nadwozie marki Torpedo, czteroosobowe. Z tyłu za mną stoi samochód już troszeczkę młodszy o 2 lata, który ma nadwozie dwuosobowe. Nie? Oryginalny kierunek poszukiwania zabytkowego samochodu, bo Forda można by się było spodziewać, że będziemy szukać w Stanach Zjednoczonych, a pan zdecydował się na troszeczkę inny kierunek. No akurat tak się trafiło. Trafił się egzemplarz. Super, witamy was bardzo serdecznie na rynku w Rzeszowie. Pięknie się prezentujecie. Wielkie brawa dla tej załogi. Kolejny Forda, tak jak już wspomnieliśmy, tym razem kierownica, jak państwo widzicie, po lewej stronie. No i właśnie, krótsze nadwozie, dwuosobowe. Proszę powiedzieć, dzień dobry po pierwsze, witamy na rzeszowskim rynku. Parę ciekawostek technicznych o tym aucie? Bardzo chętnie. Samochód jest w pewnym sensie przełomowy. Jest to pierwszy samochód, w którym zastosowano bezpieczne, klejone szyby. Samochód jest w 100% oryginalny, oczywiście była rekonstrukcja lakieru, co następnie warto zaznaczyć, ten samochód nie ma elementów chromowanych, ale to są stale nierdzewna, polerowana. Zresztą można wziąć magnes i dotknąć wszystkie chromy, które tutaj są, które po prostu są ze stali nierdzewnej. I jest to pierwszy samochód, gdzie zastosowano hydrauliczne amortyzatory. Samochód 1931 roku został wyprodukowany w Kolonii. Już przed II wojną światową firma Ford miała w Kolonii swoją fabrykę i do dzisiaj ta fabryka jest i produkuje samochody. Samochód wydaje się, że jest tylko dwuosobowy, tak naprawdę jest samochodem czteroosobowym. Jako ciekawostka odkryję dla państwa miejsce, gdzie jest jeszcze siedzenie dla teściowej, tak to się w żargonie mówi. Zademonstruję, proszę popatrzeć. Patrzymy w takim razie uważnie. Teściowa do bagażnika, krótko mówiąc, tak? Z tym, że teściowa musi być dosyć wygimnastykowaną osobą, ponieważ wsiąść do tego auta to nie jest takie proste. Ja zademonstruję, może państwo popatrzą również. Więc pierwsza noga tutaj, następnie tutaj i dopiero wsiadam do samochodu. Większość teściowych tego nie zrobi. Może i dobrze. Dziękujemy bardzo, witamy na rzeszowskim rynku. Piękny samochód, piękna prezentacja. Dwie charakterystyczne nerki już widzę z przodu, a więc nie może być pomyłki, nawet bez tego kwestionariusza stwierdziłbym bez najmniejszego problemu, że wjeżdża BMW na rzeszowski rynek. Dzień dobry, witamy załogę z automobilu małopolskiego. To jest BMW 327 z 1938 roku, więc auto wyprodukowane tuż przed wojną. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Widzę, że zabytkowe rejestracje z Krosna, a więc auto na co dzień jeździ na Podkarpaciu, tak? Cały czas na Podkarpaciu oraz wszystkich różnych rajdach. Jakieś ciekawostki o tym aucie? Jaki jest poziom jego oryginalności? Tak zaglądam, przepraszam, a widzę, że kierownica już nie jest oryginalna. To jest poziom oryginalności 75%. Reszta wszystko oryginalne po prostu. A parę technicznych ciekawostek o tym aucie. Samochód wyprodukowany tuż przed wojną? W 1938 roku. On był zdewastowany. Trudno powiedzieć, że to był samochód. Rzecz. Faktycznie nie nadawałaby się w żaden sposób do odtworzenia, uznania, że jest samochód. Został odtworzony od nowa, no, na podstawie różnych
elementów i innych przykładu innego samochodu. I rozumiem, że dużo pracy wymagało, żeby znaleźć te oryginalne części. Skoro 75% części z oryginalnych, to znaczy, że tej pracy było włożone naprawdę mnóstwo. A szczególnie właśnie w nadwoziu, no niestety wszystko trzeba było robić od nowa. Dziękujemy w takim razie Wam bardzo, witamy na rzeszowskim rynku, dziękujemy za prezentację przed jury. BMW 327 z 1938 roku. 65 koni mechanicznych mocy, samochód z 1938 roku. Witamy serdecznie, będzie można ten samochód podziwiać na rynku, a za chwilę podjedzie kolejny ciekawy egzemplarz. Samochód zakupiony przez właściciela w Wilczym Szańcu, co już może wiele zdradzać. Gaz, 12 zim, pojemność silnika 3,5 litra, rok produkcji 1953. Jak łatwo się domyślić, woził na pewno dygnitarzy. Jaki piękny welur w środku. Dzień dobry, witamy serdecznie. Co pan nam może ciekawego powiedzieć o tym rynku, o tym zabytku, poza tym, że został zakupiony w 2008 roku, tak, w Wilczym Szańcu? Dzień dobry Państwu. Ten samochód jeździł w oblasti Mochyleckiej, czyli oblast to jest po białorusku województwo, województwem, miastem wojewódzkim Mochylew, czyli oblast mochylewska. Wożył zawsze wojewodę tej oblasti. Jeździł tym samochodem zawsze jeden kierowca. W 1972 roku, gdy przychodził na emeryturę, dostał prawo pierwokupu tego samochodu, odkupił go od oblasti i zaczął go użytkować. Do czasu, gdy nie odkupiłem go właśnie od niego za pośrednictwem kolegi, który właśnie wspomniany wcześniej Księżycowy Dwór w koło Gierłoży. Z ciekawostek, no silnik 3,5 litra, w sumie pasażerów może wieźć 9, przy czym no faktycznie to woził kierowca, ochroniarz i ewentualnie dwóch gości z tyłu. Mogli sobie nogi wyłożyć na strapontyny, ewentualnie równie dobrze mogli położyć sobie tackę stoliczną i kierowca niech się męczy, a my sobie wódeczkę i do przodu. Dziękujemy bardzo za prezentację na rzeszowskim rynku, a Państwu polecam zaglądać do tego auta do środka, ile tam jest miejsca z tyłu, tam naprawdę można zrobić niezłą imprezę i na pewno były takie imprezy robione, nie wątpię w to, także samochód będzie prezentowany na rzeszowskim rynku, zapraszamy do oglądania. Proszę zobaczyć, takiej ilości miejsca nie znajdziecie nawet w Rolls-Royce. Taksówki londyńskie mogą się równać ilością miejsca. Dziękujemy bardzo. O, te czasy obfitywały w ciekawe auto dla dygnitarzy. Jeszcze jest oczywiście słynna Czajka, a także Wołga. Tych samochodów już nie widzimy na naszych ulicach, a szkoda, bo to są bardzo ciekawe egzemplarze. Ale cieszę, że są ratowane, że są gdzieś odnajdywane na wschodzie i prezentowane tutaj. I kolejny samochód, który tutaj podjeżdża, to jest AWZ P70 z Hikau. Rok produkcji 1958. Dźwięk pewnie Państwu doskonale znany z syrenek. Od razu słychać, że silnik dwusuwowy. No i są stroje z epoki. Dzień dobry, witamy na rzeszowskim rynku. Dobrze rozpoznaję po dźwięku, że dwusuw. Proszę parę słów powiedzieć o tym aucie. Auto jest następcą Dekawki, a przodkiem Trabanta, silnik dwusuwowy, dwucylindrowy, 22 konie, prędkość maksymalna 91, z górki 104 z wiatrem. Jest to auto naszego dziadka i na razie jedyne w Polsce kompletnie odrestaurowane auto tej marki. Najtańsze w PRL-u. Także zwykli szarzy ludzie w PRL-u jeździli petkami. Właśnie miałem to zdradzić, że to jest, z tego co widzę, samochód rodzinny wozi już praprawnuki, czyli rozumiem, że on został zakupiony w salonie jako nówka przez waszą rodzinę? Nie. Dziadek był drugim właścicielem, miał to auto przez 18 lat, potem dziadek umarł, a 16 lat po śmierci dziadka auto cudownie udało się odnaleźć u kolekcjonera i odrestaurować. Cudowna, piękna historia rodzinna. Auto odeszło od rodziny i wróciło. Piękne historie, czyli sentyment do auta jest. Dziękujemy bardzo za prezentację na rzeszowskim rynku. AWZ P70 Cwikał. Pojemność silnika 0,7 litra, dwusuwowy, 22 konie mechaniczne. Szaleństwo, tak. Właśnie tutaj komentujemy, że szaleństwo.
ale sentyment to jest czasami najsilniejsza motywacja do tego, aby restaurować samochód, do tego, aby dbać o niego. No i mamy brytyjską motoryzację po raz pierwszy dzisiaj na szwedzkim rynku. Jaguar, Jaguar XK150 z 1958 roku, pojemność silnika 3,4 litra. Piękna, elegancka prezentacja. Witamy bardzo serdecznie Waldemar Grzybowski, Elżbieta Trzurzyńska. Przy okazji witamy redaktor naczelną magazynu Automobilista, naszego patrona medialnego. Witamy Was tym pięknym samochodem. Jak się podróżuje Jaguarem w dzisiejszych czasach, takim zabytkowym? Rewelacyjnym. Samochód sprowadzony z USA, drugi właściciel. Czemu z USA, a nie z Wielkiej Brytanii? Tak się złożyło po prostu. No właśnie, z Wielkiej Brytanii kierownica byłaby nie po tej stronie, co trzeba. W Wielkiej Brytanii powiedzieliby odwrotnie, że u nas jest źle. Tak, dokładnie tak. Dużo łatwiej jeździć w momencie, kiedy kierownica jest prawidłowa, taka jak u nas. Piękny samochód, dużo nim jeździcie, tak w ogóle? Jeździcie nim na co dzień? No nie, na co dzień nie, ale na rajdy, także na kołach. Cały czas jeździmy na kołach, nie ma żadnej zawety, także jest dużo frajdy z samego dojazdu do imprezy. Wielkie brawa, Jaguar XK150 z 1958 roku. Cudowna załoga, piękna prezentacja, pojemność silnika 3,4 litra, maksymalna prędkość 180 km na godzinę. A więc już zbliżamy się do poważniejszych wartości, jak Państwo zauważyli. No i ta brytyjska motoryzacja jeszcze na chwilę zagości na naszym rynku. A nie, przepraszam, myślałem, że to będzie MG albo Triumph, a to jest Fiat, zbudowany troszeczkę na modłę lekkich samochodów brytyjskich, lekkich roadsterów. Fiat 1200 Spider z 1959 roku. Na dworze stylizował słynny włoski stylista Pininfarina, zresztą widać tego dowód na burcie samochodu, jest znak Pininfariny. Ja miałem szczęście rozmawiać z wnukiem Pininfariny, z Paolo Pininfariną, który wtedy projektował akurat najnowsze Ferrari F12 Berlinetta, a wtedy projektowali takie samochody. Bardzo piękna stylistyka, piękna linia. Auto się bardzo fajnie prowadzi, bardzo lekko. Takie damskie auto, bo to jest auto córki. Lekkie auto i tak naprawdę ciekawostka jest taka, że Fiat, to nie jest jeszcze model 124, on był później, ale Fiat teraz wraca do tego, chociaż na japońskiej bazie, ale teraz wreszcie można kupić Fiata Roadstera, takiego współczesnego. Podobny Fiat jest, ale to auto robili ludzie, nie automaty. To auto ma dłużej, dlatego bardzo, bardzo przyjemnie jest. Byliście tym autem we Włoszech, na pewno wzbudzilibyście fajny aplauz i pewnie u nich też sentyment. No nie tak daleko, nie, ale byliśmy w Czechach. Po całej Polsce jedziemy i na spacerki w niedzielę, jak jest ładna pogoda. No i super, takim autkiem wybrać się na spacerek. Rewelacja, witamy Was na szoszowskim rynku. Przypominam jeszcze raz, Fiat 1200 Spider. Lekkie auto, podejrzewam bardzo, podobne właśnie do brytyjskich Triumfów, do brytyjskich MG. Proszę sobie wyobrazić, jechać sobie tym autem włoską Rivierą po serpentynach. Rewelacja. Witamy kolejną załogę. Wywołałem te brytyjskie lekkie samochody. Jest na stanowisku Geely Triumph TR3A z 1960 roku. No i także przewodniczący Komisji Samochodów Zabytkowych w Polskim Związku Motorowym. Witamy serdecznie w Rzeszowie. Jak się tym autem jedzie? Jak się podoba rajd? Rajd jak zwykle świetny. Jestem tutaj któryś raz z kolei, chyba 14. Zawsze lubię tu przyjeżdżać. Jak zwykle się nie zawiodłem. Trasa ładna, jechało się bardzo przyjemnie, ładne widoki, szybkie próby, także wszystko bardzo dobrze. Proszę powiedzieć parę słów o tym samochodzie, bo to jest właśnie bardzo lekki roadster. Takich aut już się teraz nie robi. Ile on waży? Auto waży 900 kg, także niewiele, ma 100 koni mocy i prędkość maksymalna 170 na godzinę, także auto jest bardzo szybkie, bardzo zwinne. Trochę niebezpieczne, bo widać, że nikt nas nie chroni w tym aucie, no ale jedzie się fantastycznie. Właśnie, jak ktoś by się zapytał o moc i by usłyszał 100 koni, to by powiedział, co to za auto sportowe, ale właśnie ten stosunek mocy do masy, to jest to, co robi robotę, prawda? No dokładnie tak, auto bardzo szybko przyspiesza, no i wrażenia z jazdy są piorunujące. Super, witamy Was serdecznie na rzeszowskim rynku. Piękne auto, czarny Triumph TR3A, 1960 rok, 2 litry pojemności, 100 koni mechanicznych mocy.